Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. Otwieram 30. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Potek Wielki. Witam serdecznie kolegów, koleżanki radnych. Witam pana wójta z pracownikami. Przeczytam porządek obrad dzisiejszej sesji. Pierwsze otwarcie 30. sesji Rady Gminy, co następuje w tym momencie. Punkt drugi, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej. Punkt trzeci, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. Punkt czwarty, zamknięcie 30. sesji Rady Gminy Potok Wielki. Kto jest za takim przyjęciem takiego porządku? Tutaj nie będzie, a może jest to tyle, także dziękuję bardzo. W takim wypadku przechodzimy do istoty sprawy. Prosiłbym przedstawić tutaj o omówienie zaistniała sytuacja taka, że trzeba to szybko usprawnić finanse gminy, poprzesuwać je na paragraf, a więc pan skarbnik to wszystko jeszcze dopowie, chociaż w większości już to jest wam znane. Mogę przejść, panie przewodniczący? Proszę. Proszę państwa, dlatego jest dzisiaj sesja nadzwyczajna, a nie normalna sesja, na którą się powiadamy odpowiednio wcześniej. Dokumenty do państwa 7, na 7 dni przed normalną sesją wysyła. Dlatego, że tak naprawdę, po pierwsze, ja idę na urlop od poniedziałku. I żeby panu wójtowi nie blokować możliwości podpisywania umów, no chciałabym, żeby pewne rzeczy zostały do budżetu wprowadzone i pan wójt mógł swobodnie umowy sobie podpisać. A dlaczego to sesja? To sesja przede wszystkim jest zwołana z dwóch powodów. Pierwszym powodem to jest podpisanie umowy projektu Cyfrowa Gmina. Tam na ten projekt mamy ponad 138 tysięcy. Przetarg był zorganizowany, mieścimy się w tej kwocie. Natomiast zakup rzeczowy obejmował wydatki i bieżące, i inwestycyjne. Wójt nie może sam dokonać wydatków, zmian w wydatkach inwestycyjnych. W związku z tym należało przesunąć, zmniejszyć wydatki bieżące o 12 240 zł 5 groszy i dołożyć do wydatków inwestycyjnych. I wtedy, jeżeli taką zmianę robimy, pan wójt może tą umowę podpisać, bo do umowy dostarcza się kosztorys ofertowy i tam po przetargu wszystkie te sprzęty są za odpowiednią kwotę. W propozycji, która szła do Urzędu Marszałkowskiego, myśmy sami na podstawie, sami szacowali, robili wycenę, ale po przetargu, w wyniku przetargu te ceny się były inne niż żeśmy zaproponowali. Niektóre się pokrywały, niektóre nie. I w związku z tym to jest jedna sytuacja, dlaczego musiała być sesja nadzwyczajna. I druga sytuacja miała związek z dzisiejszym przetargiem. Dzisiaj rano, 10.30, był przetarg na budowę sali konferencyjnej. Ja wczoraj, przygotowując państwu materiały, bo ja już wczoraj te materiały zrobiłam, zabezpieczyliśmy tam kwotę większą o 2 miliony na tą salę, ale dzisiaj się okazało, więcej o 400 tysięcy, ale dzisiaj się okazało jeszcze, że mi brakło 19 350. To po przetargu jeszcze trzeba było wprowadzać zmiany, żebyście państwo mieli uchwałę, którą trzeba dzisiaj ewentualnie podjąć. I skoro jestem już przy sali, koszt całkowity tej inwestycji to jest 8 580 350 zł. Ta inwestycja jest podzielona na 2 lata. W tym roku zamierzamy przeznaczyć kwotę wydatków w wysokości 3 132 529. Te wydatki będą sfinansowane z Polskiego Ładu w wysokości 2 550 000 i z zadań własnych w wysokości 582 529. Natomiast rok przyszły to jest, planujemy i to jest też odzwierciedlenie w uchwale w WPF-ie przedsięwzięcia. Wydatki na tę inwestycję stanowić będą kwotę 5 447 821 zł.
z tego Polski Ład 2 550 000, a my 2 897 821 zł. I ponieważ dzisiaj się przetarg odbył, Łódź musiałby podjąć, to znaczy ma możliwość, albo podejmuje decyzję i podpisuje umowę z wykonawcą, albo znowu unieważnia. Na ten moment, wprowadzając te zmiany do projektu budżetu i do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały WPF-u, ma tą możliwość Łódź, żeby tą umowę podpisać. Ale jeszcze to się wiąże z tym, że w przyszłym roku byśmy musieli na tą inwestycję zaciągnąć kredyt w wysokości 2 419 350 zł. Ten kredyt byłby spłacony do 2029. Zgodnie z projektem uchwały w sprawie WPF-u, tak długo, jeżeli byśmy zaciągnęli kredyt, ten w wysokości 2 419 350 zł, byśmy mieli na przyszły rok 3 157 619 zł. Przypominam, w tym roku mamy na 30 czerwca 1 528 604, a na koniec roku kwota długu, bo jeszcze w tym roku planujemy kredyt, ale on nie będzie, bo mamy dobrą wiadomość z powiatu, że jednak na inwestycje nie będziemy musieli wydawać ponad 900 tysięcy własnych środków, tylko 460. W związku z tym będzie ta kwota długu 1 528 604, a więc 200 tysięcy to będzie 1 328 604. No i tutaj ta kwota wtedy długo się zmieni, ale dopiero aneks z powiatem wprowadzimy na następnej sesji. Więc tylko dlatego, że panu wójtowi nie blokować, zwołaliśmy sesję nadzwyczajną, bo normalna sesja ewentualnie musiała się by odbyć w drugiej połowie sierpnia, ale ja jeszcze jestem na urlopie. Ktoś 7 dni przed tą sesją musiałby państwo te dokumenty przygotować, a nikt poza mną tych dokumentów nie zrobi. W związku z tym, no chciałabym, żeby pan mój miał ten komfort i mógł zadecydować, czy podpisujemy umowę, czy nie. Myślę, jako skarbnik po zrobieniu wieloletniej prognozy finansowej, muszę państwu powiedzieć, że, bo zanim państwu daliśmy te materiały, wprowadziłam całe dane do systemu wersja tego ministerialnego, żeby sprawdzić, czy łapiemy się we wszystkich wskaźnikach i czy to nie przyblokuje nam pewnych rzeczy. Mimo że w tym momencie odsetki kredytu są duże, słyszę, że na razie to ma teraz przyblokować, że teraz była ta najwyższa stopień inflacji, więc prawdopodobnie to stanie. Natomiast no, nie wiemy, co będzie za rok, za dwa, znowu co się stanie, czy to znowu nam w górę nie pójdzie. Niemniej jednak, sporządzając wieloletnią prognozę finansową, pragnę zapewnić państwa, że w tym momencie spełniamy wszystkie wskaźniki. I teraz powiem jeszcze o zmianach, które zostały wprowadzone do budżetu, które mają to odzwierciedlenie w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Będę się posługiwać jak zwykle tą tabelką, którą państwu przygotowałam. Dostaliśmy 4960 na wypłatę świadczeń dla uchodźców, znaczy dla tych mieszkańców, którzy przetrzymują uchodźców. Tam mamy dwa wnioski od dwóch mieszkańców i to jest kwota 4960. No i więcej tych mieszkańców nie będziemy mogli już wypłacać, dlatego że ci uchodźcy będą no, prawie te 120 dni, niektórzy mają 119, więc no i później no, muszą żywić ewentualnie na swój własny koszt. Chyba że coś się zmieni i zmienią liczbę dni dofinansowych. To na tych uchodźców dostaliśmy kwotę 4960. Na uchodźców, na naukę tych dzieci uchodźców w szkołach 2034 zł. Na podręczniki 27 849 zł 19 groszy.
dla OPS-u na funkcjonowanie środka pomocy 2793 i na kartę dużej rodziny 66 zł. Łącznie nasze dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 37 719. Oprócz tych decyzji, które są wprowadzone po stronie dochodowej i wydatkowej, bo jeżeli jest znaczony cel, to trzeba je przeznaczyć ten sam dochód i ten sam wydatek. Po stronie wydatków dokonaliśmy jeszcze zmian między innymi. Dostaliśmy pismo z powiatu o tym, że nie będą realizowane na razie, że nie będą realizowane, nie będziemy musieli dawać w tym momencie dotacji na drogę poczekania i możliwość serwisów. W związku z tym, ponieważ w planie budżetu mieliśmy 14 835 zł na możliwość serwisów, a poczekania 13 809 28, więc zabieramy, bo powiat w tym momencie tego nie będzie realizować. Ponadto zaistniał taki, no, na wodociągach, czy to Panie Wójcie, który to wodociągnie za kontę? To jest wodociąg, ujęcie powiatu. I tam w związku z tym, że brakuje wody i tak dalej, no należało, należy zabezpieczyć zakup na pompy. I powiem Państwu, że my od 2 tygodni nic nie robimy, tylko dzwonimy i te pompy, ja Zdrożenie. Raz kosztuje 13, raz kosztuje 16, już 18, już 23, a przecież to pompę trzeba jeszcze zainstalować. W związku z tym na ten moment mamy zabezpieczone 33 tysiące plus 12 tysięcy na samochód, który wysłużył wodociągu. Lub jest z lat 70. Nie ma hamulców. Nie ma tego, nie ma nic. Tak, nie chcą go dopuścić do użytku. No, a nie może być tak, że pracownikom będziemy narażać na niebezpieczeństwo, więc jakiś samochód dla nich no, musiałby być, no tym bardziej, że przewożą różne rzeczy wodociągowe, więc tutaj mamy po stronie inwestycyjnej jeszcze to zabezpieczone. Mamy jeszcze przesunięcia, mamy jeszcze zabezpieczoną dotację na Tour de Pologne. Ale nie wiem, czy ją podpiszemy. Dlatego, że powiat przysłał w miesiącu czerwcu, no po sesji, przysłał umowę, najpierw pismo, żeby zabezpieczyć w budżecie 5 tysięcy i zaraz umowę. Umowa była z czerwca. Pani zadzwoniła wczoraj, parę dni temu i mówi, że podpisaliśmy umowę. Proszę Panią, mówię, przecież Pani wie, że żeby z wójtem podpisać umowę, musimy zabezpieczyć budżet. Budżet mamy 28 lipca. A tam są zapisy takie w tej umowie, że do 1 sierpnia należy zapłacić tą dotację dla powiatu. I problem jest taki, że my z panem wójtem dzisiaj moglibyśmy tą dotację podpisać w sesji, ale nie ma władzy. Nie ma kto ze strony władzy, bo powiedzieli, że są na urlopach. I nie wiem. Nie wiem, czy ta dotacja przejdzie, czy nie przejdzie, czy coś trzeba będzie w umowach zmieniać. Do tego momentu jeszcze nie mamy informacji. Niemniej jednak zobowiązaliśmy się z panem wójtem, że tą dotację zaplanujemy. Najwyżej stosowne zapisy w umowach tam się znajdą odzwierciedlenie, bo przecież my możemy dać dotację po zrealizowaniu umowy. Oni niech sobie zapłacą, a my im wrócimy te 5 tysięcy. Więc tu mamy zabezpieczoną tą dotację. Mamy jeszcze wewnątrz zmiany w promocji, przesunięte są z usług 5 tysięcy na materiały, bo no te 10 tysięcy, które mieliśmy po stronie promocji, wydaliśmy na obchody tutaj no, z tego 12 lipca. W gotówku, natomiast no nie chciałabym, że jak się zdarzą, jak będą jakieś wydatki, to żeby nie móc zapłacić, tym bardziej, że z tytułu usług nie wydatkowaliśmy nawet złotówki. Ale na usługach też zostało 10 tysięcy, bo będziemy robić dni kardia, w związku z tym, jak znajdzie taka konieczność, to żebyśmy mieli tę tą kartę zaplanowaną. Ponieważ daliśmy dotację 5 tysięcy dla powiatu, no musieliśmy uszczuplić naszą rezerwę 5 tysięcy ogólną
i kwota tej rezerwy teraz będzie 60 tysięcy, w treści uchwały mamy 65 tysięcy 800. No i jeszcze co tu mamy? Obywatela, po to podpisana to wewnątrz planu, decyzja, zwiększenie, to nie? No i tyle. To są nasze zmiany, jeśli chodzi o budżet po stronie dochodów i wydatków. Dane budżet roku 2022 jest przeniesiony do wieloletniej prognozy finansowej. Lata 2023-2029 w prognozie są uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej są latami prognozowanymi. Niemniej jednak w nich znajdują się dwa wydatki inwestycyjne, czyli sala finansowa i rewitalizacja, która no, jest rozpoczęta. I to takie są zmiany. Dlatego mówię, no, nie mogliśmy wcześniej zwołać Państwa, gdyż to uzależnione były od dzisiejszego też przekazu. No podjęliśmy z Panem Wójtem taką decyzję, że nikt już nigdy. Nigdy nam nie da ponad 5 milionów na inwestycje. A niektórzy Państwa też są nieradnymi wcześniej, że ja jestem zwolennikiem takich inwestycji, że jak dają, no to trzeba brać, ale z rozsądkiem i jak dają tak wielką kasę, no to kosztem kredytu no powinniśmy. Tym bardziej, że dotychczas mieliśmy tylko wzięty za tej kadencji kredyt unijny w wysokości 492 tysiące. W tamtym roku, na koniec grudnia, został spłacony w marcu, bo środki tu nie wróciły, a tych innych kredytów, które mieliśmy do zaciągnięcia, nie było. Przypominam, w tym roku mamy zgodnie z tą uchwałą jeszcze 338 tysięcy do zaciągnięcia, ale w związku z tym, że powiat rezygnuje, znaczy po przekazu ma mniejszą kwotę na drogę, w związku z tym tego kredytu w tym roku nie zaciągniemy też. No, nie wiadomo, jak będzie sytuacja, będzie odkładać Pana do tej drogi, odkładamy 460 tysięcy złotych. Tak, 460. Około pół miliona dzięki temu, że poczekaliśmy drogę i poszły te dotacje też znalezione pieniądze lasy państwowych i tego on ma około pół miliona po naszej stronie mniej. Dlatego jeszcze raz przypominam. Panie Przewodniczący, jeszcze jedno. Jeszcze dajemy teraz do tej drogi. Dokładnie wiesz, dlatego wydatek tu jak widzicie po stronie naszej jest to te 50 tysięcy. To jest tej, znaczy, bo radni mają informację, że w budżecie to jest 945. W każdym razie pamiętacie tę umowę dżentelmeńską, to jest te 50 tysięcy oddane teraz te drugie. Czyste konto z powiatem. Będziemy mieli czyste konto z powiatem. I tutaj przypominam sobie, jeszcze raz przypomnę tę sesję, na której nasz właśnie radny powiatowy tutaj nam proponował przyspieszenie tej inwestycji, tej drogi. No to zobaczcie, gdybyśmy wtedy podjęli decyzję pół miliona więcej wydalibyśmy, to dziś nawet biorąc pod uwagę tu kalkulację, zobaczymy jeszcze te, tu każdy sobie przemyśli na swoją stronę, jeżeli chodzi wiadomo o ten kredyt, to nawet pół miliona z tych dwóch milionów to jest tak jakby półtora miliona tego byłoby. Ale przypomnę Panie Przewodniczący, że w projekcie budżetu na ten rok mieliśmy kredyt do zaciągnięcia w tym roku 2 miliona. Dokładnie, tylko jeszcze nawet biorąc pod uwagę trudny czas, o którym Pani mówi, to jednak trzeba zawsze kalkulować takie rzeczy, że czasami takie, jak to się mówi, jest podjęte ryzyko, bo można powiedzieć, że gdyby się nie udało, to wtedy każdy by mógł powiedzieć tutaj i wójtowi i wiele takich rzeczy, że trzeba było robić, bo była okazja, a dalej ta droga by była niezrobiona. Natomiast kwestia teraz, że już jest po przetargu i będzie realizacja, właśnie już w drugiej połowie sierpnia nastąpi wejście firmy, no bo może koniec sierpnia na pracę na tę drogę, także to jest super sprawa. No i ten odcinek, który na razie jest odkładany, Bania tam powoli będzie też realizowany, tak jak Pan Wójt mówił, w późniejszym okresie, ale to jest kwestia tak samo już dobrana na przyszłość. Także no cóż. Tu dziękuję Pani Skarbnik za wyjaśnienie, natomiast jedynie trzeba powiedzieć jedną rzecz, że tutaj argumenty finansowe tak, natomiast
ja bym się nie zgodził tak, żeby to nie wynikło, że bo też tak wyszło na początku, że jakby ze względu na pani urlop zwołujemy sesję nadzwyczajną, to tak to się zabrzmiało. Nie, ja wiem, ale tak od tego się zaczęli. Ja tylko mówię, żeby zwrócić uwagę na to, co pani powiedziała w tej dalszej części. Tu tak się złożyło też, że jest planowany plus te wszystkie wydatki, więc to się wiąże z tym, że sesja nadzwyczajna jest, tak jak już tą drugą część o pani wypowiedzi, konieczność przesunięcia środków, żeby była płynność finansowa dla realizacji gminnych inwestycji. Żeby właśnie pan Wójcik tu podpisał te umowy po tych zmianach i po tym wszystkim. Dobrze, dziękuję bardzo, więc w tym wypadku myślę, że czy ktoś by miał jeszcze jakieś pytanie do pani? W ramach Kulturowej Gminy zostaną zakupione 11 komputerów takich stacjonarnych i to jest kwota 34 616,89 zł. Trzy oprogramowania biurowe za kwotę łączną 1700 zł. Oprogramowanie do backupu 2472,30 zł. Jeden UPS 2023,35 zł. Pamięć masowa 9072,28 zł. Cztery komputery laptopy 17396 zł. Firewall 5347 zł. Usługi w ramach jeszcze podpisanej już umowa, w ramach jeszcze tego przetargu. Usługi ta firma miała nam świadczyć usługi doradcze 4920. Ma być zrobiony raport cyberbezpieczeństwa za kwotę 2447,70. Przeszkolenie urzędników, to my wcześniej umowę podpisaliśmy w ramach tego projektu, już one się odbyły wczoraj, przeszkolenia kwota 1217,70. Serwer za ponad 31 tysięcy i portal do e-usług za 24 600. Wcześniej mieliśmy wydatków bieżących w ramach tego projektu kwotę 93 461,05 zł, a majątkowe 43 368,95 zł, a po przetargu bieżące to kwota 72 635, a majątkowe 55 609. To środki w całości zewnętrzne. Tak. My jako gmina nie dokładamy tutaj złotówki. Więc przetarg się odbył. No musimy podpisać umowę. Tylko nie wiemy, do kiedy my tam mamy realizację. A mają do końca sierpnia, tak? Dostarczyć do cały sprzęt. Faktura będzie już oczywiście po dokonaniu sprzętu. Wiadomo, najbardziej ubolewamy, bo ma. No mamy te komputery w urzędach, ale one są tak niektóre przedpotopowe, że wszystkie programy, które przychodzą do nas, no nie te nasze komputery przestają działać. No i w związku z tym trzeba aktualizacje lecą z systemu i blokują nam te wszystkie nasze komputery. Jak ktoś chce nam aktualizację programów swoich robić, to każą nam kupować nowsze wersje, no i w związku z tym no komputer, który już są, jest załóżmy 7-8-letnie, no to już sprawy uznawane to jako zabyt. Niemniej jednak ja mam super się na. No tutaj mówię, tutaj pani skarbnik jest racja, jeżeli chodzi o sprzęt komputerowy, to każdy sobie już zdaje sprawę, że to jest z każdym rokiem ktoś co wychodzi z elektroniki po roku, to można powiedzieć, jest już przestarzały. Na razie ten postęp idzie tak do przodu. Jest też tylko jedna tutaj prośba, żebyśmy zwrócili uwagę, to może do pana Grzegorza, tak na marginesie, żeby jak najszybciej też tutaj zadbać o te nasze sale, żeby jak będzie możliwość, to żeby sesje naprawdę szły online, jak będzie można zrobić, bo to jest i potrzeba czasu i też wymóg już na ten czas, na ten moment. Myślę, że uporamy się z tym, żeby to było czytelne, że każda sesja idzie online po tych zmianach i tutaj jak najszybciej był szybki internet. Pójdzie, mam nadzieję, że sobie już tu damy radę, bo o to też zadbajmy, bo w tej chwili to wychodzi tak jak mówię, wypadały pytania o mieszkańców, czego tego nie jest zrobione i tak dalej. To tutaj techniczne problemy były bardzo duże w urzędzie gminy, bo jak widzieliście, to ma prywatne komórki, nawet jak dostał tutaj hasło czy coś, to nie, nawet na samym
samym urzędzie się ciężko było posługiwać komórką czy czymkolwiek, bo tak to Wi-Fi tutaj działało. Natomiast kwestia sali narad, on musi być to dopracowane. Jakbym miał projekt taką tutaj od nas wszystkich, my mam nadzieję radnych, bo wielokrotnie tutaj wiele osób zgłaszało to. Ja również jestem tego zdania, że chcielibyśmy naprawdę, tak jak to większość rad, bo są też przypadki, bardzo jeszcze dużo przypadków różnego typu jest, ale jeżeli mamy teraz, będziemy mieli szybki internet cyfrowo polski, zmodernizowane komputery na terenie gminy, to będzie łatwiej pracownikom. Natomiast rada też by prosiła, żeby mieszkańcy mieli też możliwość obserwowania online, tym bardziej, że nic nie mamy do ukrycia. Tutaj także to też jest taka prośba. To dziękuję bardzo i przechodzimy w takim wypadku do tej podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały. Ja mam jeszcze pytanie odnośnie tej sali, no bo rozumiem, że przetarg tu się odbył, tak? Ja jestem szczęśliwcem. Ale to jest może teraz oficjalnie, czy to można? Tak, najpolitniejsza oferta, znaczy jeszcze nie zrobiona, ale tylko rozumiem od dostarczałka. Tylko jasne, to tylko nazwa firmy i kwota, tak? Jeszcze nie wiadomo, czy jest tak. Może papieru nie spełnia, może nie, może jeszcze jest tak. No. Może będzie drugi, może trzeci, nie wiem, bo to dopiero czasy, tak? Tak, no. To samo najważniejsza jest. Z tego co widziałem, że firma ma Wrocławska. Teraz akurat, bo w przetargu udzielił trzy firmy. Te dwie zawsze nasze janowskie, co zawsze by, bo Państwo znają te przetargi. Dołącza się teraz trzecia firma z Grodziska Modelskiego i wygrała ten przetarg. Zobaczymy, jak najniższą ofertę. 8 400 000, następna była 8 700 000. To co następna była? Nie wiem, czy jest widoczne, jest to jest tak. Pan Grzegorz wrócił akurat to na najniższa cena 8,5. Wielkowski, Grodzisk Mazowiecki. 8 419 350. I pan wójt w tym momencie ma zabezpieczoną taką kwotę w budżecie. Jeżeli podejmie decyzję na to, żeby wybrać tą najkorzystniejszą kwotę, to wtedy ma 30 dni na podpisanie umowy z tym wykonawcą. Chyba, że unieważni i nowa. Ale już były ile? Panie wójcie, dwa? Ale to wybrałem, że czas się kończy na podstawie. Nie będzie nawet kiedy ogłosić następny. No myślę, że nie. Bo z tamtego zadania to się już postawił się też. Tak. Więc nie możemy odlekać. Albo dokładamy i robimy, albo oddajemy pieniądze. Do finansowania też robi się nagle, nie wiem, 85 chyba tak, było planowane, po 60 parę. Najpierw było 6 milionów zaplanowane, z czego 5 to była Unia. Polski Ład, a my mieliśmy 900. No ale procentowo to mówimy 85, tak? Tak, ale tak. Unia nie da mnie jak 500. Jak 5 milionów to. BGK. No, znaczy BGK. Więc stąd naszych środków jest więcej. Znaczy spadając wniosek, to nie było tego kryzysu, nie było tych cen. Tak, mamy podobną sytuację na drogach. Tak. Pierwsze wnioski były do 5 milionów. Tak. Wszystko się od lutego zaczęło. Nami, tak, no, każdy dokłada i Janusz dokłada do oczyszczalni, mają kanalizację. Tak samo panu. Skrócili odcinek, bo chcieli zakres rzeczowy i robią. No, nie na ciebie sprawy. Wczoraj mówiła pani wiceprzewodnicząca Ola, dostała na jakieś zadanie drogowe, wyłaśnia na ileś milionów, poprzedzałem 40 parę zarzutów. 40 parę milionów. No. I też nie to obejść, bo jest dziurę bardzo szkoda. 27 milionów mają, nie? I oddać te pieniądze. A dobrze też trzeba. No. Czasami szkoda, ale czasami trzeba obejrzeć. To finansowanie 30-40%, nie na 50%, no to trzeba się grubo zastanowić, czy tam to schodzić. Ale tak już jest. Także tutaj tu w pewnym momencie determinicie, że dobrze, że jednak było dbanie o te finanse gminy. W pewnym momencie na początku mieliśmy większy kredyt niż teraz będzie po wzięciu. Bo usługa od tych kredytów, mamy nadzieję, zobaczymy, co się będzie działo, ale to jest też kalkulacja taka, bo wiadomo, że jest czas, jaki jest i nikt tego nie był w stanie przewidzieć. Paliwa w 100% w górę, więc tym samym wszelkiego typu usługi, no tak to poszło.
to jest sytuacja, jak ja mam nadzieję, to jak pani skarbnik kalkuluje, to dobrze, pan wójt również. Wszyscy się tutaj jeszcze zastanawiają na tym. Więc no, są zaplanowane środki, na pewno takich środków nie będzie. Jeżeli chodzi o obiekt tego typu, to widzicie, jakie mamy problemy, jeżeli chodzi o organizację czegokolwiek na terenie gminy większego niż na 100 osób. Bo widać to, nigdy nie spełniamy praktycznie kryteriów nawet na sali domu, zapraszając sołtysów. To nie tego. Jeżeli chodzi o salę gimnastyczną, to nikt nie może zrozumieć tego, co tam mówimy. Była próba jednej tej sesji, to wyszła jak wyszła. Natomiast jeżeli chodzi o potrzeby mieszkańców, to też jest sytuacja taka, no każdy to indywidualnie się na ten temat, mam nadzieję, wypowie. W tym wypadku na razie zabezpieczamy środki do realizacji podjęcia tych decyzji. To już jest tutaj też rola pana wójta. Natomiast każdy to kalkuluje, tak jak mówię, było to rozmawiane wielokrotnie. No i przy tych cenach, jeżeli to jest racjonalne tłumaczenie, mam nadzieję też, że jakaś ta sytuacja albo się ustabilizuje, albo będzie, no to różnie może być, może być trudno. Może trzeba by powiedzieć. No, ja nie będę mówił o jakimś. Także prosimy teraz o odczytanie tej uchwały, panie Grzegorzu. Uchwała w imię Wielkiej Miasta Kostnicy 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie letniej prognozy finansowej na podstawie artykułu 228 ust. 1 punkt 2, artykułu 230 ust. 1 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, technicznej dzienniku ustaw 2021 roku podzielenia 305 późniejszymi zmianami. Rada Gminy Podam Wielki uchwała następuje. Paragraf 1. Ustęp 1. Wieloletni prognozie finansowej na lata 2022-2028 obejmując prognozę kwoty długu oraz objaśnienia przyjętych wartości uchwalony uchwałą nr 25 łamane na 180 łamane na 2021 Rady Gminy Podobielki dnia 29 grudnia 2021 roku z późniejszymi zmianami dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 2. Wieloletnia prognoza finansowa po zmianach obejmuje lata 2022-2029. Ustęp 3. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć określonym w załączniku nr 2 do uchwały. Ja tylko przerwę. Wieloletnia prognoza finansowa przyjęta uchwałą w grudniu od stycznia obejmowała rok do 2028. Natomiast 2029. A teraz jeszcze oprócz tego, że robimy zmianę w latach 2022-2028, to dokładamy jeszcze rok 2029. Tak też pisze. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Także przechodzimy do głosowania. Proszę głosowanie, jeżeli nie ma pytań. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do punktu drugiego. Wieloletnia prognoza finansowa po zmianach obejmująca lata 2022-2029. To jest równoznaczne z tym, co tutaj mieliśmy. To podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. I tutaj pani Stanik wyjaśniła to już w swoim wystąpieniu zarówno punkt drugi, jak i punkt trzeci. Teraz poproszę pana Grzegorza. Uchwała Rady Gminy Podam Wielki dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. Na podstawie artykułu 18.2.4 ustawy dnia 18.1990 roku o samorządzie gminy w tekście nr 2022 roku. Pozycja 559 oraz artykuł 211, 212 ust. 1 ustawy dnia 27 sierpnia 2020 roku o finansach publicznych w tekście jednolitym dzienniku ustawy 2021 roku, pozycja 305 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy Potok Wielki uchwala następuje. Paragraf 1. W budżecie gminy uchwalono uchwałą nr 25 łamane na 181 łamane na 2021 Rady Gminy Potok Wielki dnia 29 grudnia 2021 roku. W sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionym uchwałami Rady Gminy Podobnym
Radnej Gminy Polek Wielkiej nr 26/64 na 2022 dnia 27 stycznia 2022 roku. Uchwałą nr 27/39/2022 dnia 30 marca 2020 roku. Nr 28/212/2022 dnia 30 maja 2022 roku. Nr 29/221/2022 oraz zarządzeniem wójta gminy nr 28/2022 dnia 29 kwietnia 2022 roku. Punkt 1. Zwiększa się dochody o kwotę 37 702,19 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 27 400 290,14 zł. Z tego dochody majątkowe 7 159 088 zł. Dochody bieżące 20 291 202,14 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dotacje i środki celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4 332 073,07 zł. Punkt 2. Zwiększa się wydatki o kwotę 37 702,19 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 32 500 860,67 zł. Z tego wydatki majątkowe 12 252 450,97 zł. Wydatki bieżące 20 248 409,60 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami 4 362 073,07 zł. Wydatki na zadania zrealizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 985 362,24 zł. Paragraf 2. W załączniku nr 3 do uchwały nr 25/181/2021 Rady Gminy Powiat Wielki dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zatytułowanym przychody i rozchody budżetu gminy Podobielki na 2022 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. W załączniku nr 4 do uchwały nr 25/181/2021 Rady Gminy Podobielki dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zatytułowanym zestawienie planowanej kwoty wydatki udzielanym budżetu gminy Powiat Wielki w 2022 roku wprowadza się zmiany w formie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. W załączniku nr 5 do uchwały nr 25/181/2021 Rady Gminy Powiat Wielki dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zatytułowanym wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w 2022 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. W załączniku nr 6 do uchwały nr 25/181/2021 Rady Gminy Powiat Wielki dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zatytułowanym wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2022 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf 6. W paragrafie 5 uchwały nr 25/181/2021 Rady Gminy Powiat Wielki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok z późniejszymi zmianami rezerwę ogólną w kwocie 70 800 zastosuje się kwotą 65 800. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Wyrwuję jeżeli pytania. Jeżeli nie, to przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. No, w takim wypadku zostaje nam tylko już punkt ostatni, zamknięcie 30 sesji Rady Gminy Powiat Wielki, sesji nadzwyczajnej. Sesję uważam za zamkniętą.